Do obrony Sandomierza skierowani zostali również strażacy Zastępca Świętokrzyskiego w powiecie ostrowieckim. Mimo iż zagrożenia powodziowego nie było, a woda nie osiągnęła stanów ostrzegawczych na rzece Kamiennej, to i tak straż zmuszona była wielokrotnie interweniować. Podczas tych działań pracowało 70 naszych zastępów i w sumie 291 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 16 do 19 maja strażacy interweniowali aż 52 razy. Najczęściej pomagali mieszkańcom w usuwaniu skutków opadów. Aura, którą teraz mieliśmy, dawała to, że mieliśmy do czynienia głównie z zalaniami piwnic, z zalaniami posesji, ale również spotykaliśmy się z powalonymi drzewami na drogach. Dużo wysiłku kosztowało strażaków ratowanie tego domu w miejscowości Goździelin. Tylko dzięki skutecznej interwencji dom nie uległ zniszczeniu. Sytuacja była poważna. Do akcji zadysponowano 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Jedno z takich bardziej ciekawych zdarzeń, może nie tyle ciekawych, co trudnych zdarzeń, jakie mieliśmy, to było osuwisko w miejscowości Goździelin, gmina Bodzechów. Tam osunęła się niewielka skarpa, na której posadowany był dom mieszkalny. Strażacy przez ponad 5 godzin stawiali stemple, zabezpieczając tą skarpę przed dalszym osuwaniem się. Akcja skończyła się naprawdę powodzeniem. Dom stoi na swoim miejscu. Duża ilość interwencji spowodowała postawienie w stan gotowości całej Komendy Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu. Podstawowa obsada, która jest w danej służbie w dniu codziennym, nie wystarczyła. Praktycznie wszyscy strażacy ostrowieccy brali udział w tych zdarzeniach. Ściągaliśmy z dyżurów domowych strażaków. Strażacy interweniowali niemal w całym powiecie ostrowieckim. Jedynie w gminie Bałtów nie odnotowano żadnych zdarzeń wymagających działań ratowników. Najwięcej miejscowych podtopień miało miejsce w Ostrowcu, aż 18, niewiele mniej, bo 12 w gminach Bodzechów i Kunów.